Była by idealna. W moich rękach stałaby się sztuką. Uczyniłbym ją nieśmiertelną. Skóra sprawia najwięcej problemów. Po usunięciu włosów i tkanki tłuszczowej staje się luźna i śliska. Zabrałbym ją do siebie, na strych. Mam tam stół operacyjny, który mogę opuszczać jak w filmach o Frankensteinie. Uznają mnie za potwora, będą przyrównywać do innych potworów. Uznają moje dzieło za wyraz szaleństwa i egoizmu, a ja jestem artystą.